Rozdział dziesiąty. Obieży świat. Frodo, Pippin i sam powrócili do saloniku. Zalegały go ciemności. Mery wyszedł, a ogień na kominku przygazł. Dopiero gdy hobici rozdmuchali żar i dorzucili parę trzasek, okazało się, że obieży świat jest tutaj także. Siedział sobie spokojnie tuż przy drzwiach. Hej! Zawołał Pipin. Coś ty za jeden i czego tu chcesz? Nazywają mnie Obieży światem, odpowiedział. A wasz przyjaciel obiecał mi chwilę poufnej rozmowy, chociaż możliwe, że o tym zapomniał. Tyś mi nawzajem obiecał, o ile pamiętam, że usłyszę coś, co mi się może przydać, rzekł Frodo. Cóż więc masz mi do powiedzenia? Dużo różnych rzeczy, odparł obieży świat. Ale oczywiście nie za darmo. Co to ma znaczyć? żywo spytał Frodo. Nie bój się. Znaczy to tylko tyle. Powiem ci, co wiem i dam ci dobrą radę, ale zażądam nagrody. Jakiej mianowicie? Spytał Frodo. Podejrzewał teraz, że trafił na łotrzyka i z zakłopotaniem uświadomił sobie, że wziął z domu bardzo niewiele pieniędzy. Cała zawartość jego kasy nie wystarczy zapewne, by zaspokoić łajdaka, a na dalszą podróż nic nie zostanie. — Takiej, na jaką na pewno będziecie stać — odparł obierzy świat znikłym uśmiechem, jakby odgadł myśli Froda. — Po prostu weźmiesz mnie z sobą i pozwolisz sobie towarzyszyć. — póki sam nie zechcecie porzucić. Doprawdy, rzekł Frodo zdumiony, lecz niezbyt uspokojony. Nawet gdybym miał zamiar powiększyć kompanię, musiałbym wiedzieć znacznie więcej niż wiem o tobie i twoich sprawach, zanim bym się na coś podobnego zgodził. Świetnie, wykrzyknął tamten, zakładając nogę na nogę i rozpierając się wygodniej w fotelu. Widzę, że odzyskałeś rozsądek, a to się bardzo chwali. Dotychczas byłeś zbyt lekkomyślny. A więc dobrze, powiem ci co wiem, a nagrodę pozostawię do twojego uznania. Może będziesz rad mi ją przyznać, jak mnie wysłuchasz. Mów zatem, rzekł Frodo, co ci wiadomo? Wiele. Aż za wiele o ponurych sprawach chmurnie odparł obieży świat. Ale jeśli o Ciebie chodzi, hmm. wstał, szybko otworzył drzwi, wyjrzał na korytarz. Potem cicho zamknął drzwi, usiadł znowu i ciągnął, zniżając głos. Mam dobry słuch. A chociaż nie umiem znikać, dużo w życiu polowałem na rozmaite dzikie i czujne stworzenia. Potrafię, jeżeli chcę, ukryć się dobrze. Otóż siedziałem za żywopłotem przy gościńcu na zachód od Brii dzisiejszego wieczora, kiedy czterej hobbici nadjechali od strony Kurhanów. Nie muszę wam chyba powtarzać, co mówili do starego Toma Bombadilla i między sobą. Coś wszakże zainteresowało mnie w tych rozmowach szczególnie. Pamiętajcie, rzekł jeden z nich, że nie wolno wam wymieniać nazwiska Bugins. Jeżeli już koniecznie będziemy musieli się przedstawić, jestem pan Underhill. To mnie tak zaciekawiło, że poszedłem ich tropem aż tutaj. Tuż za nimi przebyłem bramę. Pan Bugins ma pewnie jakieś uczciwe powody, żeby zgubić po drodze swoje nazwisko. Ale w takim razie doradzałbym jego przyjaciołom większą ostrożność. Nie rozumiem, dlaczego moje nazwisko miałoby kogokolwiek Bry interesować z gniewem odparł Frodo. I nie dowiedziałem się jeszcze, dlaczego interesuje ono ciebie. Pan obieży świat, zapewne, ma jakieś uczciwe powody, żeby podsłuchiwać i szpiegować ale w takim razie doradzałbym mu je wyjaśnić. Świetna odpowiedź. Zaśmiał się obierzy świat. Wyjaśnienie jest bardzo proste. Właśnie szukałem hobita nazwiskiem Frodo Baggins. Pilno mi było go odnaleźć. Dowiedziałem się bowiem, że wynosi on z szajeru pewien, pewien sekret, który obchodzi mnie i moich przyjaciół. Nie. Źle mnie zrozumiałeś. Krzyknął widząc, że Frodo wstaje, a sam zrywa się z gniewnym grymasem na twarzy. Lepiej będę strzegł tego sekretu niż wy, a musimy go strzec pilnie. Pochylił się i spojrzał im w oczy. Uważajcie na każdy cień, szepnął. Czarni jeźdźcy przejeżdżali przez Bri. Słyszałem, że w poniedziałek jeden z nich nadjechał zieloną ścieżką od północy, a drugi zjawił się wkrótce po nim od południa. Zapadło milczenie. Wreszcie Frodo zwrócił się do Pipina i sama. Powinienem był się tego domyślić z tonu, jakim nas przyjął oddźwierny przy bramie, rzekł. Zdaje się, że tutejszy gospodarz także coś wie. Dlaczego nalegał, żebyśmy się przyłączyli do kompanii w gospodzie? I dlaczego do Licha zachowaliśmy się tak głupio? Trzeba było siedzieć cicho w swojej kwaterze. Pewnie, że byłoby lepiej, rzekł obierzy świat. Gdybym mógł, odradziłbym wam przychodzenie do wspólnej sali, ale gospodarz nie chciał mnie do was dopuścić ani przekazać wam ode mnie słówka. Czy sądzisz, że. Zaczął Frodo nie. O nic złego nie posądzam, starego Barlimana. Po prostu nie lubi tajemniczych włóczęgów mojego pokroju. Frodo przyjrzał mu się zaskoczony. No, wyglądam przecież na łotrzyka, prawda? Spytał obierzy świat, wykrzywiając usta i dziwnie błyskając oczyma. Mam jednak nadzieję, że się poznamy bliżej. A wtedy może zechcesz mi wytłumaczyć, co się właściwie stało na zakończenie twojej piosenki, bo ten wybryk. To był czysty przypadek Przerwał mu Frodo Ciekawa rzecz, powiedział tamten A więc przypadek Ale wskutek tego przypadku Znalazłeś się w bardzo niebezpiecznej sytuacji W dość niebezpiecznej sytuacji Byłem już przedtem Odparł Frodo Wiedziałem, że mnie jeść cygonią Teraz jednak zdaje się, że Że mnie przegapili, skoro pojechali dalej Na to nie licz Żywo zawołał obierzy świat Wrócą na pewno Zjawi się ich nawet więcej, bo jest ich wielu. Wiem ilu. Znam tych jeźdźców. Umilkł na chwilę, oczy miał zimne i srogie. Są w Bri ludzie, którym nie wolno ufać, dodał. Na przykład Bill Ferny. Ten ma złą sławę w całym kraju i wiadomo, że odwiedzają go dziwni goście. Zauważyliście może Billa w gospodzie smagły? Chytrze uśmiechnięty chłop kumał się z jednym spośród przybyszy z południa i razem się wymknęli z domu zaraz po twoim przypadku. Nie wszyscy południowcy przyjeżdżają tu w dobrych zamiarach, a Bill Ferny gotów wszystko każdemu sprzedać, albo dla samej zabawy szkodzić innym. Cóż tu może Ferny sprzedać i co ma wspólnego mój przypadek z jego osobą? Spytał Frodo, nadal uparcie udając, że nie rozumie o co tam temu chodzi. Sprzedać może wiadomości o tobie, odparł obierzej świat. Opowiadanie o twoim popisowym numerze na pewno bardzo zainteresuje pewne osoby. Jak o tym usłyszą, nie będą już nawet dociekać twojego prawdziwego nazwiska. A wydaje mi się bardzo prawdopodobne, że usłyszą tę historię jeszcze dzisiejszej nocy. Czy to ci wystarcza? Teraz możesz rozstrzygnąć o mojej nagrodzie. Albo weź mnie za przewodnika, albo nie. Ale muszę Ci jeszcze oświadczyć, że dobrze znam wszystkie kraje między Szajerem a górami mglistymi, bo wędruję po nich od wielu lat. Starszy jestem niż wyglądam. Mogę się okazać użyteczny. Nie będziesz mógł odtąd jechać otwartym gościńcem, bo jeźdźcy nie spuszczą już z niego oka w dzień ani w nocy. Może zdołasz umknąć z brwi i pozwolą ci jechać naprzód, póki słońce będzie wysoko, ale nie zajedziesz daleko. Zaskoczą cię na pustkowiu w jakimś ciemnym kącie, gdzie nie znajdziesz ratunku. Czy chcesz, żeby cię dopadli? Są straszni. Hobbici spojrzeli na obieże świata i ze zdumieniem zobaczyli, że twarz mu się ściągnęła boleśnie, a ręce zacisnął kurczowo na poręczach fotela. W pokoju było bardzo cicho, światło jak gdyby zmętniało. świat siedział chwilę, niewidzącymi oczyma wpatrzony w jakąś odległą przeszłość, a może wsłuchany w najdalsze odgłosy nocy. Ach, tak! wykrzyknął wreszcie, przecierając dłonią czoło. Może więcej wiem o waszych prześladowcach niż wy. Boicie się ich, ale nie dość jeszcze. — Jutro musicie stąd uciekać, jeśli się uda. Obieży świat, pokaże wam ścieżki, którymi mało kto chodzi. Weźmiecie go ze sobą? Zaległo ciężkie milczenie. Frodo nie odpowiadał w rozterce zwątpienia i strachu. Sam chmurnie patrzył w twarz swego pana. W końcu wybuchnął. — Za pozwoleniem, panie Frodo, ja bym się nie zgodził. Ten człowiek ostrzega nas i powiada — strzeżcie się. — Na to zgoda, ale zacznijmy od tego, żeby się jego strzec. Przyszedł tu z pustkowi, a nic dobrego nigdy nie słyszałem o przybyszach stamtąd. Coś wie, to jasne, więcej nawet, niż bym mu chciał powiedzieć, ale to jeszcze nie racja, żebyśmy go brali za przewodnika i pozwolili się prowadzić w jakieś ciemne kąty, gdzie nie ma znikąd ratunku, jak sam mówi. Pipin kręcił się na krześle zmieszany. Obieży świat nie replikował samowi, ale przenikliwy wzrok zwrócił na Froda. Pod tym wejrzeniem Frodo odwrócił oczy. Nie, powiedział. Nie zgadzam się. Myślę, myślę że nie jesteś tym, za kogo się podajesz. Na początku mówiłeś ze mną tak, jak mówią ludzie z Bri, ale teraz głos ci się zmienił. Sam ma rację. Nie rozumiem, jak możesz radzić nam wielką ostrożność, a jednocześnie żądać, żebyśmy ci zawierzyli na słowo. Dlaczego się maskujesz? Kim jesteś? Co wiesz naprawdę o moim, o mojej sprawie i skąd to wiesz? Nauka ostrożności, jak widzę, nie poszła w las, rzekł obierzy świat z posępnym uśmiechem. Ale co innego ostrożność, a co innego niezdolność do śmiałej decyzji. Nigdy o własnych siłach nie dojedziesz do Rivendell. Nie masz innego wyboru, jak mi zaufać. Musisz się zdecydować. Odpowiem na część twoich pytań, jeżeli to ci coś pomoże. Czemuż jednak miałbyś uwierzyć moim słowom, skoro nie ufasz temu, co już powiedziałem? Mimo wszystko powiem. W tej chwili rozległo się pukanie do drzwi. Pan Butterbur zjawił się ze świecami w ręku, a za nim nop z dzbankami gorącej wody. Obieży świat cofnął się w najciemniejszy kąt. — Przyszedłem życzyć panom dobrej nocy, rzekł gospodarz, stawiając świece na stole. — Nop, zanieść wodę do sypialni. I pan Butterbur zamknął za sobą drzwi. — Tak się rzecz przedstawia — Powiedział z wahaniem i troską w głosie: Jeżeli naważyłem piwa, to bardzo mi przykro, do prawdy. Ale jedno z drugim, wszystko się plącze, Wiedzą panowie, jak to bywa. A ja mam tutaj istne urwanie głowy. W tym tygodniu jednak, że to i owo, jak mówią, tknęło mnie, żem sobie przypomniał, a mam nadzieję, że nie ponie w czasie. Widzi pan, prosił mnie ktoś, żebym uważał na hobbitów, którzy przyjdą z Shire'u, a szczególnie na jednego, nazwiskiem Baggins. — A cóż to ma ze mną wspólnego? — spytał Frodo. — To już pan wie lepiej ode mnie — znacząco odparł gospodarz. — Nie wydam pana. Ale powiedziano mi, że ów Baggins podróżuje pod nazwiskiem Underhill i opisano jego wygląd, a ten opis pasuje do pana jak ulał, z pańskim przeproszeniem. — Doprawdy? Jakże to ów hobbit miał wyglądać? — przerwał mu nierozważnie Frodo. — Mały grubas z rumianymi policzkami — oświadczył uroczyście pan Butterbur. Pippin zachichotał, ale sam wyglądał na oburzonego. — To ci co prawda niewiele pomoże, Barley — tak mi rzekł — bo wszyscy hobbici są mniej więcej tacy — ciągnął pan Butterbur, zerkając na Pippina — ale ten jest trochę od innych wyższy, włosy ma jaśniejsze, a w brodzie dołek. Bardzo wesoły, oczy mu się śmieją. Wybaczy pan, ale to on powiedział, nie ja. Co za on? Kto? spytał żywo Frodo. Ano, Gandalf, proszę pana. Czarodziej, jak mówią, ale dla mnie to bez znaczenia, bo to mój wielki przyjaciel. Co on ze mną zrobi teraz, jak się znów zjawi, pojęcia nie mam. Nie zdziwiłbym się, gdyby mi piwo skisił albo mnie samego w kłodę zamienił. Trochę jest prędki. No ale co się stało, to się już nie odstanie. — A co się właściwie stało? — zapytał Frodo, którego już niecierpliwiło, że Butterbur tak kołuje zamiast mówić po prostu. O czym to ja mówiłem, rzekł gospodarz, namyślając się i przytykając palcami. Aha, o Gandalfie. Więc wszedł bez pukania do mojego pokoju, będzie temu ze trzy miesiące. Barley, powiada. – Rano wyruszam w drogę. Chcesz mi wyświadczyć przysługę? A ja na to: Wszystko, czego sobie życzysz. Wtedy on znowu: Bardzo mi się spieszy i nie zdążę zajść do szajeru. A mam tam pilną wiadomość do przesłania. Mógłbyś znaleźć pewnego posłańca, któremu ufasz? Mogę, powiedziałem. Wyślę jutro albo najdalej pojutrze. Jutro, nie później, mówi Gandalf. I dał mi ten list. Adres całkiem wyraźny. Dodał pan Butterbur, wyciągając list z kieszeni i zwolna z niejaką dumą. Cenił sobie reputację wykształconego człowieka. Odczytał. Pan Frodo Baggins. Backend. Hobbiton, Shire. List do mnie od Gandalfa, krzyknął Frodo. Aha, rzekł pan Baterbur, Więc się nazywasz Baggins? — Tak, odparł Frodo. Dawaj, że mi ten list, co prędzej wytłumacz się, czemuś go wcześniej nie posłał. Po to chyba tu przyszedłeś. Chociaż trzeba przyznać, że nie kwapiłeś się za nadto. Nieborak, pan Batterbur, zdawał się bardzo zafrasowany. — Racja, proszę pana — rzekł — i najmocniej za to przepraszam. Umieram ze strachu, jak pomyślę, co Gandalf powie, jeżeli z tego jakaś bieda wyniknie. Ale nie przetrzymywałem listu umyślnie. Schowałem go w bezpieczne miejsce. Tamtego dnia, ani na zajutrz, ani po dwóch dniach nikogo nie mogłem znaleźć, kto by chciał iść do Szajeru, a z moich domowników żaden od roboty nie mógł się oderwać. No i tak jedno z drugim wyleciało mi z pamięci. Okropne mam tutaj urwanie głowy. Wszystko zrobię, co będę mógł, żeby ten błąd naprawić. A jeżeli w czymś mogę dopomóc, niech pan mną rozporządza. Zresztą list listem, a Gandalfowi jeszcze coś więcej obiecałem. Barley, powiada. Ten mój przyjaciel z Shayeru pewnie wkrótce będzie tędy jechał, może w kompanii. Przedstawi się jako pan Underhill, zapamiętaj, ale nie zadawaj mu żadnych pytań. Jeżeli mnie przy nim nie będzie, może się znaleźć w kłopotach i potrzebować pomocy. Zrób dla niego wszystko, co możesz, a zyskasz sobie moją wdzięczność. Tak mówił. No i rzeczywiście przyjechałeś tutaj a wygląda mi na to, że kłopotów także już tylko patrzeć. — Co chcesz przez to powiedzieć? — spytał Frodo. — Jacyś czarni przepytują się o Bagginsa — odparł gospodarz, zniżając głos. — A jeżeli oni mają dobre zamiary, to ja jestem hobbit. Kiedy pokazali się tu w poniedziałek, wszystkie psy wyły, a gęsi gęgały. To jakaś niesamowita historia. Przybiegł Nob i powiada, że dwaj czarni są przed drzwiami i pytają o Hobita nazwiskiem Baggins. Nobowi włosy dęba stanęły na głowie. Wyprosiłem tych czarnych, drzwi za nimi zatrzasnąłem, ale słyszałem, że powtarzali to samo pytanie wszędzie, od domu do domu, aż do arczet. Ten strażnik obierzy świat, Także mnie brał na spytki. Chciał się tutaj koniecznie dostać, zanim jeszcze podałem wam kolację. Chciał, odezwał się z obieży obierzej świat, występując naprzód w krąg światła. I wielka szkoda, żeś go nie dopuścił, barlimanie. Oszczędziłbyś wszystkim kłopotu. Gospodarz wzdrygnął się zaskoczony. Ty tutaj krzyknął. Zawsze wyskakujesz, kiedy się nikt nie spodziewa. Czego tu szukasz? Obieży świat jest tutaj za moim pozwoleniem, oświadczył Frodo. Przyszedł zaofiarować mi pomoc. No, pańska sprawa, powiedział pan Baterbur, nieufnie przyglądając się obcemu. Ale na pana miejscu nie bratałbym się ze strażnikami. A z kim? Spytał obierzy świat ze spasionym oberżystą, który tylko dlatego nie zapomniał jeszcze jak się nazywa, że przez cały dzień goście wołają go po nazwisku? Cicho bić nie mogą przecież ani kwaterować pod kucykiem na wieki, ani też zawrócić do domu. Mają przed sobą daleką podróż. Czy pojedziesz z nimi i obronisz ich przed tymi czarnymi? Ja! Wyjechać z Bri? Nie, za żadne skarby, odparł pan Baterbur, szczerze wystraszony. Ale czemuż byście nie mieli tu posiedzieć spokojnie przez czas jakiś? Co to wszystko znaczy? Czego właściwie szukają owi czarni? Skąd się tu wzięli? Chciałbym wiedzieć. Niestety, nie wszystko mogę ci wyjaśnić, rzekł Frodo. Jestem znużony i bardzo strapiony, a to długa historia. Ale jeśli naprawdę chcesz mi pomóc, Muszę cię ostrzec, że sam także jesteś w niebezpieczeństwie, póki mnie gościsz pod swoim dachem. To są czarni jeźdźcy. Nie wiem na pewno. Przypuszczam jednak, że przybyli z. Przybyli z Mordoru. Ściszając głos, dokończył obieży świat. Z Mordoru, Barlimanie. Chyba ta nazwa coś ci mówi? Biada nam! krzyknął pan Baterbur, blednąc. Widocznie znał tę nazwę dobrze. To najgorsza z nowin, jakie za mojego życia dotarły do Bri. Tak jest, powiedział Frodo. Czy wobec tego nadal chcesz mi pomagać? Chcę, rzekł pan Batterburu Tym bardziej. Chociaż nie wyobrażam sobie, co taki człowiek jak ja może zdziałać przeciw. Przeciw. Głos mu się załamał. Przeciw cieniowi ze wschodu spokojnie powiedział Bierzy świat niewiele możesz zdziałać ale każda pomoc jest cenna możesz bądź co bądź zatrzymać na dzisiejszą noc w gospodzie pana underhilla i zapomnieć o nazwisku baggins dopóki pan underhill nie znajdzie się daleko stąd. To oczywiście zrobię, rzekł Baterbur. Obawiam się jednak, że tamci bez mojej pomocy dowiedzą się o jego obecności. Źle się stało, że pan Bagins dziś wieczorem ściągnął na siebie, wyrażając się najłagodniej, powszechną uwagę. Historia pana Bilba znana już była w Brie nie od wczoraj. Nawet mój nob coś niecoś skombinował w swojej ciężkiej mózgownicy, a przecież znajdą się w brI sprytniejsi od niego. — No cóż, miejmy nadzieję, że jeźdźcy nie zaraz tutaj wrócą — rzekł Frodo. — Miejmy nadzieję — powtórzył Butterbur. — W każdym zaś razie, czy to duchy, czy nie duchy, ale łatwo się pod kucyka nie dostaną. Nie kłopoczcie się przynajmniej do rana. Nob nope, o niczym słówka nie piśnie. A póki ja się jeszcze trzymam na nogach, żaden czarnolud nie przestąpi tego progu. Będę czuwał razem z moimi domownikami przez całą noc — ale wy lepiej prześpijcie się, póki możecie. — O świcie w każdym razie musisz nas zbudzić — rzekł Frodo. — Trzeba nam ruszyć jak najwcześniej. Prosimy o śniadanie na pół do siódmej. — Słucham pana. Przypilnuję wszystkiego — odparł gospodarz. — Dobranoc, panie Baggins. To jest Underhill, chciałem powiedzieć. Dobranoc. Ale, ale... Gdzież to pański przyjaciel, pan... — Brendy nie wiem, powiedział Frodo, tknięty nagle niepokojem. Zapomnieli o Meriadoku, a tymczasem noc zapadła głęboka. Obawiam się, że nie ma go w domu. Wspominał coś, że pójdzie zaczerpnąć trochę świeżego powietrza. No, widzę, że wam się naprawdę przyda opieka. Zachowujecie się jak na majówce, rzekł Butterbur. — Muszę co prędzej zareglować już teraz drzwi, ale zarządzę, żeby pana Brendybaka wpuszczono, gdyby wrócił. Pośle zresztą noba, niech go poszuka. Dobranoc. I pan Batterbur wyniósł się w końcu, rzuciwszy jeszcze raz podejrzliwe spojrzenie na strażnika i pokręciwszy głową. Słyszeli jego oddalające się kroki w korytarzu. No, jakże? Spytał obieży świat. Kiedy otworzysz ten list? Frodo uważnie zbadał pieczęć, nim ją przełamał. Nie ulegało wątpliwości, że list był od Gandalfa. Wewnątrz, energicznym lecz zarazem pięknym charakterem Czarodzieja, wypisane były następujące słowa: Pod rozbrykanym kucykiem Bri, dzień środka roku, rok według kalendarza Szajeru 1418. Kochany Frodo. Złe wieści mnie tu dosięgły. Muszę natychmiast ruszać w podróż. Radzę ci opuścić Shire co prędzej, najpóźniej do końca lipca. Wrócę, jak zdołam, najspieszniej i dogonię cię, gdybyś przedtem wyjechał. Jeżeli ci droga wypadnie przez Bri, zostaw mi tutaj wiadomość. Gospodarzowi Baterburowi możesz ufać. Zapewne spotkasz na gościńcu mojego przyjaciela. Chudy. — Ciemnowłosy, wysoki człowiek, a zwą go obierzy światem. Zna on nasze sprawy i chce ci pomóc. Podążaj do Rivendell. Mam nadzieję, że się tam zobaczymy. Gdybym się nie zjawił, słuchaj rad Elronda. Twój oddany, choć w wielkim pośpiechu, Gandalf. Post scriptum. Pod żadnym pozorem. Nie użyj tego po raz wtóry. Nie podróżuj nocami. Post, post scriptum. Upewnij się, czy to naprawdę obierzy świat. Na gościńcach włóczą się różne podejrzane typy. Prawdziwe imię obierzy świata brzmi Aragorn. Nie każde złoto jasno błyszczy, Nie każdy błądzi, kto wędruje, Nie każdą siłę starość zniszczy. Korzeni w głębi lud nie skuje, z popiołów strzelą znów ogniska i mrok rozświetlą błyskawice, złamany miecz swą moc odzyska, król tułacz wróci na stolice. Post, post post scriptum. Liczę, że Baterbur wyśle ten list bez zwłoki. To zacny człowiek, ale w jego pamięci jak w rupie ciarni. Najpilniej potrzebne rzeczy zawsze są na dnie. Gdyby przegapił tę sprawę, upiekę go żywcem. Szczęśliwej drogi. Frodo najpierw sam przeczytał list po cichu, następnie podał go Samowi i Pipinowi. Stary Baterbur rzeczywiście narobił zamieszania, rzekł: „Zasłużył na rożen”. Gdybym ten list dostał w porę, już byśmy pewnie dziś siedzieli bezpiecznie w Rivendell. Ale co się mogło przytrafić Gandalfowi? Pisze tak, jakby ruszał na spotkanie wielkiego niebezpieczeństwa. Spotyka się z wielkim niebezpieczeństwem stale. Już od lat, powiedział obierzy świat. Frodo obrócił ku niemu wzrok i zamyślił się nad drugim dopiskiem listu. Dlaczegoś mi od razu nie powiedział, że jesteś przyjacielem Gandalfa? Spytał. Nie tracilibyśmy próżno czasu. Tak sądzisz? A czy któryś z was uwierzył mi przedtem? Odparł strażnik. Nic nie wiedziałem o tym liście. Myślałem tylko, że muszę was skłonić, byście zaufali memu słowu, bo inaczej nie będę wam mógł pomóc. Nie chciałem też od początku mówić wam całej prawdy o sobie. Najpierw musiałem was dobrze wybadać i upewnić się, z kim mam do czynienia. Nieprzyjaciel nieraz już zastawiał na mnie pułapki, ale gotów byłem wyznać wam wszystko, gdy już pozbędę się własnych wątpliwości. Co prawda, <grych> dodał z nieco wymuszonym śmiechem, spodziewałem się, że mi uwierzycie na słowo. Człowiek ścigany czuje się często tak zmęczony nieufnością, że tęskni za przyjaźnią. — No ale moja powierzchowność przemawia przeciw mnie. — To prawda, przynajmniej w pierwszej chwili — zaśmiał się Pipin, któremu po przeczytaniu listu Gandalfa kamień spadł z serca. — Ale pozory mylą, jak powiadają w Szajer. — Zresztą my sami będziemy wkrótce do ciebie podobni, jak spędzimy kilka dni w rowach i pod żywopłotami. — Kilka dni? A nie kilka tygodni? ani nawet kilka lat wędrówki po pustkowiach nie wystarczy, żeby się upodobnić do obieży świata, odparł tamten. Wcześniej byście ducha wyzionęli, chyba że ulepiono was z twardszej gliny, niż się na oko wydaje. Pipin skapitulował, lecz sam, nieprzejednany w dalszym ciągu, zerkał na obcego podejrzliwie. Skąd możemy mieć pewność, że to o tobie mowa w liście Gandalfa? spytał. Tyś o Gandalfie nie pisnął słowa, póki nie przeczytaliśmy listu. Kto wie, czy nie krasz komedii i nie jesteś szpiegiem, który chce nas wywieźć w pole? Możeś sprzątnął prawdziwego obierzy świata i przybrał się w jego strój. Co mi na to odpowiesz? Że zuch z ciebie, samie, Gamdzi, rzekł obierzy świat. Ale nic więcej nie mogę ci odpowiedzieć, niestety. Gdybym zabił prawdziwego obieży świata, mogłem przecież zabić was także. I byłbym to zrobił, nie gadając tak wiele. Gdybym chciał zrabować pierścień, mógłbym was jeszcze w tej chwili pozabijać. Wstał i nagle, jakby urósł. W oczach zapalił mu się błysk przenikliwy i władczy. Odrzucił płaszcz i rękę położył na głowicy miecza, który miał u boku, ukryty pod fałdami wierzchniego okrycia. Hobbici nie śmieli bodaj drgnąć. Sam otworzył usta i patrzył na obieży świata osłupiały. Ale na szczęście jestem prawdziwym obieży światem, powiedział tamten, rozjaśniając nagle twarz uśmiechem. Nazywam się Aragorn, syn Aratorna i będę was bronił choćby za cenę życia. Długo trwało milczenie. Wreszcie Frodo odezwał się niepewnie. Uwierzyłem, że jesteś mi przyjacielem, zanim dostałem ten list, powiedział. A w każdym razie chciałem w to wierzyć. Kilka razy w ciągu tego wieczora przeraziłeś mnie, lecz nigdy tak, jak przerażają słudzy nieprzyjaciela, o ile mi wiadomo. Sądzę, że jego szpieg wyglądałby, no, wyglądałby piękniej z pozoru, ale czułoby się w nim szpetotę. Nie wiem, czy dobrze to wyraziłem. Rozumiem, zaśmiał się obierzy świat. Ja wyglądam szpetnie, a czuję się we mnie piękno, czy tak? Nie każde złoto jasno błyszczy. Nie każdy błądzi, kto wędruje. A więc to o tobie mówi ten wiersz, spytał Frodo. Nie mogłem zgadnąć, do czego się te słowa odnoszą. Ale skąd wiesz, że Gandalf je umieścił w swoim liście, skoro go nie czytałeś? Nie wiedziałem tego, odparł obieży świat. Nazywam się Aragorn, a ten wiersz związany jest z moim imieniem. Dobył miecza i zobaczyli ostrze złamane o stopę poniżej rękojeści. Widzisz samie? Nie na wiele zda się ten miecz. Zbliża się jednak dzień, kiedy zostanie przekuty na nowo. Sam nic nie odpowiedział. A teraz, ciągnął obierzy świat. Jeśli sam się nie sprzeciwi, zakończmy na tym sprawę. Będę waszym przewodnikiem. Czeka nas jutro ciężka droga. Jeżeli nawet uda się nam opuścić Bri bez przeszkód, wątpię, czy wymkniemy się niepostrzeżenie. Postaram się wszakże zatrzeć trop jak najprędzej. Znam parę ścieżek oprócz głównej drogi. A jak tylko zmlimy pościg, skierujemy się na wichrowy czub. Wichrowy czub? powtórzył sam. Co to takiego? wzgórze, na północ od gościńca, mniej więcej w połowie drogi stąd do Rivendell. Widok z niego jest bardzo rozległy, będziemy mogli się rozejrzeć dookoła. Gandalf, jeśli by nas chciał doścignąć, szedłby z pewnością tamtędy. Za wichrowym czubem zacznie się trudniejsza część podróży, przyjdzie nam wybierać między różnymi niebezpieczeństwami. Kiedy widziałeś ostatnio Gandalfa? zagadnął Frodo. Czy wiesz, gdzie on przebywa i co porabia? Nie wiem, odparł obierzy świat bardzo poważnie. Wiosną razem z nim przyszedłem na zachód. W ciągu kilku ostatnich lat często pełniłem straż na granicach Szajeru, kiedy Gandalf był zajęty gdzie indziej. Rzadko pozostawiał on ten kraj bez straży. Spotkaliśmy się pierwszego maja u brodu sarn nad Brandywiną. Powiedział mi, że załatwił z tobą sprawę pomyślnie i że w końcu września wyruszysz do Rivendell. Wiedząc, że Gandalf jest z tobą, oddaliłem się z tych stron w swoich osobistych sprawach. Okazuje się, że źle zrobiłem, bo nie byłem pod ręką, żeby mu dopomóc, kiedy dostał jakieś złe nowiny. Pierwszy raz, odkąd znam Gandalfa, jestem o niego niespokojny. Nawet jeżeli nie mógł się stawić sam, powinniśmy mieć o nim wiadomości. Jakiś czas temu, gdy tu powróciłem, doszły mnie złe wieści. Rozeszła się szeroko pogłoska, że Gandalf zaginął i że po drogach kręcą się jeźdźcy. Mówili mi o tym elfowie, towarzysze Gildora. Oni też później dali mi znać, że wyruszyliście z domu, ale na próżno czekałem potem na wieść, że już opuściliście Buckland. Czatowałem więc na wschodnim gościńcu pełen niepokoju. Czy myślisz, że czarni jeźdźcy mają coś wspólnego z, z nieobecnością Gandalfa? spytał Frodo. Nie wyobrażam sobie, żeby coś innego mogło go zatrzymać. Chyba sam nieprzyjaciel odparł obierzy świat. Nie traćmy jednak nadziei. Gandalf jest potężniejszy niż się zdaje wam, hobbitom z szajeru. Na ogół dostrzegaliście tylko jego żarty i zabawki. Ale ta nasza wyprawa będzie największym z dzieł Gandalfa. Pippin ziewnął. Przepraszam, rzekł, ale jestem śmiertelnie zmęczony. Mimo wszelkich niebezpieczeństw i zmartwień, muszę iść do łóżka, bo inaczej usnę tu w fotelu. Gdzie się podział ten niemądry mery? To by mnie już dobiło, gdybyśmy musieli teraz wyjść i po nocy szukać w ciemności. Ledwie to powiedział. Gdzieś w głębi domu trzasnęły drzwi, a potem w korytarzu zadudniły szybkie kroki. Wpadł Mary, a za nim nob. Mary pospiesznie zamknął drzwi i oparł się o nie plecami. Przez chwilę nie mógł złapać tchu. Przyjaciele patrzyli na niego przestraszeni. Wreszcie Mary przemówił zdyszanym głosem: Frodo! Widziałem ich. Widziałem czarnych jeźdźców. Czarnych jeźdźców? Krzyknął Frodo. Gdzie? Tutaj, w miasteczku. Przesiedziałem w pokoju z godzinę. Ale, że was nie było widać, wyszedłem na mały spacer. Już wracałem. Nim jednak znalazłem się na oświetlonym dziedzińcu, stanąłem, żeby spojrzeć w gwiazdy. I nagle dreszcz mnie przebiegł. Wyczułem, że koło mnie pełznie jakiś okropny stwór. Jakby ciemniejszy cień wśród cieni przeczołgał się w poprzek drogi, tuż poza kręgiem światła latarni. Bez szmerów wśliznął się natychmiast w ciemność. Nie był to koni. W którą stronę poszedł? spytał nagle i ostro obierzy świat. Mery wzdrygnął się, teraz dopiero spostrzegając wśród przyjaciół obcego człowieka. Możesz mówić, rzekł Frodo, to przyjaciel Gandalfa, później ci wszystko wytłumaczę. Skierował się jak gdyby w górę gościńca na wschód, ciągnął Mery dalej. Próbowałem go ścigać. Zniknął mi zaraz z oczu, ale minąłem zakręt i doszedłem aż do ostatniego domu przy drodze. Obieży świat, spojrzał na niego z uznaniem. Jesteś odważny, rzekł, ale zachowałeś się lekko myślnie. — Nie wiem, powiedział Mary. Nie zdaje mi się, bym działał odważnie albo lekkomyślnie. Po prostu nie mogłem nic innego zrobić, jakby mnie coś tam ciągnęło. W każdym razie poszedłem i niespodzianie usłyszałem głosy z zażywopłotu. Jeden z tych głosów brzmiał jak pomruk, drugi jak szept czy nawet syk. Słów nie mogłem rozróżnić. Nie podsunąłem się bliżej, bo zacząłem nagle dygotać na całym ciele. Przeraziłem się, zawróciłem. Chciałem umknąć do gospody, kiedy z znienacka coś stanęło za moimi plecami i padłem na ziemię. I ja go tak znalazłem, uzupełnił relację Nob. Pan Butterbur posłał mnie z latarnią. Poszedłem najpierw do zachodniej bramy, potem zawróciłem ku wschodniej. Jakoś niedaleko od domu Billa Ferny wydało mi się, że coś leży na drodze. Przysiąc nie przysięgnę, ale wyglądało to tak, jakby dwóch schylonych ludzi usiłowało coś dźwignąć z ziemi. Krzyknąłem, ale kiedy dobiegłem do tego miejsca, nie było już ani śladu tamtych dwóch, tylko pan Bak leżał przy drodze i jakby spał. Potrząsnąłem nim, ocknął się i mówi: Myślałem, że wpadłem do głębokiej wody. Był jakiś dziwny i ledwie go rozbudziłem, zaraz pognał jak zając tu, do gospody. Boję się, to prawda, rzekł Mery, chociaż nie wiem, co mówiłem nobowi. Miałem straszny sen, ale go nie pamiętam. Załamałem się zupełnie. Nie mam pojęcia, co mnie ogarnęło ale ja wiem rzekł obierzy świat ogarnął cię czarny dech jeźdźcy widać zostawili konie za osiedlem i tajemnie wśliznęli się przez południową bramę z powrotem teraz już dowiedzieli się najnowszych wiadomości skoro byli u Billa ferny prawdopodobnie ten gość z południa był też ich szpiegiem może się coś zdarzyć jeszcze tej nocy zanim opuścimy Bry. — Co takiego? — spytał Mary. — Czy napadną gospodę? — Tego się nie spodziewam — odparł obieży świat. — Jeszcze nie wszyscy się tu zebrali. A zresztą to do nich niepodobne. — Najpotężniejsi są w ciemnościach i na pustkowiu. Nie napadną otwarcie domu pełnego ludzi i jasno oświetlonego. Chyba w ostateczności... Ale jeszcze nie teraz, gdy mamy przed sobą wiele staj drogi przez Riador. Ich siła opiera się jednak na przerażeniu, jakie budzą. Już chwycili w jego szpony kilku mieszkańców BRI. Tych mieszkańców podjudzą do jakiejś zbrodni. Pewnie to będzie bilferny. Paru cudzoziemców, może od oddźwierny. Rozmawiali z nim w poniedziałek przy zachodniej bramie. Oddźwierny był blady i trząsł się ze strachu po tej rozmowie. Jak się zdaje, zewsząd okrążają nas wrogowie, rzekł Frodo. Co robić? Zostać tutaj? Nie nocować w sypialni. Z pewnością wiedzą, który pokój zajmujecie. Izby przeznaczone dla hobbitów mają okna od północy i tuż nad ziemią. Zostaniemy tu wszyscy razem i za zabarykadujemy drzwi i okno. Najpierw jednak Nob pomoże mi ściągnąć tu wasze rzeczy. Kiedy obieży świat wyszedł, Frodo pokrótce opowiedział Meriadokowi o wszystkim, co się zdarzyło po kolacji. Mer jeszcze był zajęty odczytywaniem i rozważaniem listu Gandalfa, gdy strażnik i Nob powrócili. — A więc proszę panów — oznajmił Nob — Rozburzyłem pościel i w każdym łóżku ułożyłem wałek po środku, a pańską głowę, panie Bag... panie Anderhill, pięknie uwinąłem z brązowej wełnianej wycieraczki, dodał ze śmiechem. Pipin mu zawtórował. — Będzie jak żywa, rzekł. Ale co się stanie, jeśli tam ci poznają się na maskaradzie? Zobaczymy, powiedział obierzy świat. Miejmy nadzieję, że utrzymamy fortecę do rana. Dobranoc panom! rzekł Nob i poszedł dołączyć się do straży czuwającej u wejścia gospody. Hobbici spiętrzyli swoje podróżne worki i sprzęt na podłodze saloniku, zastawili drzwi niskim fotelem i zamknęli okno. Wyglądając przez nie, Frodo stwierdził, że noc jest pogodna. Sierp błyszczał nad wzgórzem brwi. Zabezpieczyli okno grubymi wewnętrznymi okiennicami i zaciągnęli szczelnie zasłony. Obieżyświat poprawił drwana kominku i zdmuchnął wszystkie świece. Hobici ułożyli się na kocach, nogami zwróceni do paleniska, ale Obieżyświat siadł w fotelu pod drzwiami. Chwilę jeszcze gawędzili, bo Mery zadawał mnóstwo pytań. Przeskoczył przez księżyc chichotał, owijając się w plet. Zbłaźniłeś się, mój Frodo. A swoją drogą żałuję, że tego nie widziałem. Szanowni obywatele Bri będą o tym zdarzeniu mówić przez następnych sto lat. Mam nadzieję, rzekł obieży świat. Wreszcie umilkli wszyscy, i chobici jeden po drugim zapadli w sen.